Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Poznaniu. Dzisiaj gościmy Pana Filipa Frąckowiaka, dyrektora Izby Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie. Witam Państwa Pana serdecznie. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się tutaj w związku z 40. rocznicą wybuchu stanu wojennego w Polsce. Myślę, że to jest dobra okazja do przywołania polskiego bohatera, pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który działał pod pseudonimem Jack Strong. Pan Filip Frąckowiak przybliży temat jego działań w kontekście sytuacji geopolitycznej w latach 70. Tutaj już oddaję głos panu Filipowi Frąckowiakowi i zapraszam do wysłuchania wykładu i także informacji na temat Ryszarda Kuklińskiego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie do oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, do Centrum Edukacji Historycznej, aby przedstawić misję i dziedzictwo misji Ryszarda Kuklińskiego. To jest wyjątkowy czas, w którym się spotykamy, bo nie tylko w przededniu 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przez komunistów, przez juntę wojskową komunistyczną, ale także tuż po także 40. rocznicy ewakuacji, ucieczki Ryszarda Kuklińskiego, która miała miejsce 7 listopada 1981 roku, no i oczywiście tuż po rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, co jest nie mniej ważne w tym kontekście. Dzisiejsze spotkanie chciałbym, aby było w pewien sposób, może powiem, eksperymentalne, dlatego że chciałbym posłużyć się wirtualnym muzeum, które widzą Państwo za moimi plecami i które jest normalnie dostępne w internecie, powstało, zostało założone, otwarte i stworzone przez zespół Muzeum Izba Pamięci Generała Kuklińskiego na Starym Mieście w Warszawie. I teraz dzięki takiej sposobności możemy pokazywać wiele materiałów merytorycznych także podczas wykładu, a ci z Państwa, którzy będą chcieli, będą mogli obejrzeć też to muzeum czy wieczorem na komputerze, czy nawet w komunikacji miejskiej na telefonie komórkowym. Tak jak to zostało przedstawione na początku, aby opowiedzieć o misji Ryszarda Kuklińskiego, trzeba przedstawić sytuację geopolityczną, w której polski wysoki rangą oficer podjął współpracę z wywiadem Stanów Zjednoczonych. Co go do tego skłoniło? Co takiego miało miejsce na świecie, w Europie, w Polsce, że człowiek, który marzył o tym, aby odbudowywać wojsko polskie po II wojnie światowej, rozpoczął służbę jako 17-latek, wysoki rangą oficer Sztabu Generalnego, czyli mózgu armii, nawiązał współpracę z innym wywiadem. Przechodzimy, proszę Państwa, w tym celu do sali, w której, pierwszej sali tego naszego wirtualnego muzeum, w której przedstawiamy to właśnie, co było głównym zagrożeniem dla Polski i dla świata, czyli imperializm Związku Sowieckiego. Tu w tej sali widzą Państwo przywódcę Związku Sowieckiego Leonida Breżniewa w czarnym płaszczu przy mównicy, po jego prawej stronie marszałek Dmitrij Ustinow, minister obrony Związku Sowieckiego, drugi człowiek, można powiedzieć, w Związku Sowieckim. Co to są za lata, dekada lat 70. dla Związku Sowieckiego? No, przede wszystkim na arenie międzynarodowej Stany Zjednoczone przegrywają wojnę w Wietnamie, a zatem rozsiewany komunizm, którego źródła i korzenie są w Związku Sowieckim, rozszerza się coraz dalej w Azji Wschodniej, na Dalekim Wschodzie. W Europie natomiast zostaje wdrożona przez Moskwę nowa doktryna, tak zwana doktryna Breżniewa, której emanacją w 1968 roku jest inwazja państw Układu Warszawskiego na rozkaz Kremla na Czechosłowację. Doktryna Breżniewa mówiła o tym, że Związek Sowiecki ma prawo militarnie ingerować w państwach, które są państwami satelickimi, a ich życie polityczne i społeczne odbiega od narzuconego modelu przez Związek Sowiecki. Ale dekada lat 70. to także wzmożone prace nad planami ofensywy Związku Sowieckiego z wykorzystaniem państw Układu Warszawskiego na zachód Europy. I to jest punkt wyjścia do naszej dyskusji. Tu Państwu chcę teraz zaprezentować mapę stworzoną w polskim sztabie generalnym, plan operacji zaczepnej frontu nadmorskiego. Być może jeden z najważniejszych dokumentów współczesnej historii Polski, podpisany 25 lutego 1970 roku, zatwierdzony właściwie trzeba powiedzieć przez ówczesnego ministra obrony PRL, generała Wojciecha Jaruzelskiego. I co pokazuje ten plan? Już sam jego tytuł, plan operacji zaczepnej frontu nadmorskiego, pokazuje, mówi nam, że doktryna Układu Warszawskiego nie była pokojowa, nie była obronna, tak jak mówiła to propaganda komunistyczna. Ta operacja, tak zwany pierwszy rzut strategiczny, pokazuje atak polskich żołnierzy, te czerwone obszary, czerwone strzałki, atak około półmilionowej armii PRL na Danię, część Niemiec zachodnich, Holandię i Belgię. Najdalsze zadanie sięgało Calais we Francji, czyli kanału La Manche. To jednak miało być poprzedzone uderzeniem jądrowym. Te czerwone bomby w cieśninach duńskich, następnie te czerwone kropki na niebieskich obszarach. Niebieskie obszary to jest infrastruktura natowska w Niemczech Zachodnich i dalej wzdłuż północnego wybrzeża Europy te dalej czerwone bomby, zasadniczo aż do kanału La Manche. Polacy mieli być mięsem armatnim dla sowieckich marszałków i generałów. Mieli torować specjalny korytarz dla armii sowieckiej, dla drugiego rzutu strategicznego. Ale ta ofensywa tych 500 000 polskich żołnierzy atakujących przecież nie na rozkaz ze sztabu generalnego w Warszawie. Nic takiego nie mogło mieć miejsca, abstrahując od tego, że było to absolutnie wbrew interesom Polski, nawet PRL, ale było to jedynie w interesie Kremla. I to Kreml wydał rozkaz nakreślenia przez polski sztab generalny takiego planu, w którym druga co do wielkości armia, armia PRL, miała odgrywać kluczową rolę. Do tego była polska armia potrzebna Moskwie i właśnie dlatego była tak głęboka sowietyzacja polskiej armii, że żeby na wypadek tej wojny w dowództwie polskiej armii, czy też armii PRL, nie było wątpliwości. I teraz, proszę Państwa, proszę spojrzeć na drugą mapę, którą prezentujemy w tej pierwszej sali wirtualnego muzeum, czyli przewidywane kierunki uderzeń wojsk Układu Warszawskiego. To jest rok 1979. Widzą Państwo po prawej stronie obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, po lewej stronie obszar państw Europy Zachodniej z czerwonymi grzybami atomowymi. Otóż te czerwone grzyby atomowe to miejsca, w które miały uderzyć rakiety średniego zasięgu, balistyczne z głowicami jądrowymi, wystrzeliwane między innymi w tym pierwszym rzucie strategicznym głównie z terytorium PRL. Była to broń sowiecka w zamkniętych bazach, na mobilnych platformach. Polacy byli zmuszeni do zakupu środków przenoszenia tego typu głowic i na wypadek tej wojny miały być one instalowane na tych rakietach, na tych nośnikach, rakietach, które posiadało Ludowe Wojsko Polskie. Co jednak jest najważniejsze na tej mapie? Otóż niebieskie grzyby atomowe i one są przedstawione na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, głównie wzdłuż Doliny Wisły, a także wzdłuż Warty i Odry. Od 70 do 300 uderzeń atomowych w przewidywanej przez polski sztab generalny kontrofensywie natowskiej po uderzeniu na zachód Europy Układu Warszawskiego. Proszę Państwa, po co miało dojść do tego uderzenia? Po to, żeby zatrzymać ten drugi rzut strategiczny sowiecki, czyli około 2-milionowej armii, która miała wejść w ten utworzony przez Polaków korytarz na zachód Europy. Oni mieli iść tradycyjnym korytarzem przez Polskę, przez te niziny powiedzmy od Gór Świętokrzyskich aż do Bałtyku. Polska jest akurat dla Rosjan, dla Związku Sowieckiego bardzo wygodnym obszarem do maszerowania, dlatego że wszystko od powiedzmy Kielc na południe aż do Morza Śródziemnego z drobnymi wyjątkami to są góry, a przez Polskę można po prostu swobodnie maszerować. I oni się spodziewali, że NATO uderzy na Polskę i w wyniku tych uderzeń atomowych powstaną rozlewiska wodne. Widzą Państwo takie czarne plamy. To są rozlewiska wodne, które miały powstać po rozejściu się koryt rzek po uderzeniu atomowym. Po to, żeby zatrzymać tę armię sowiecką. Po latach, jeszcze później do tego wrócę, Amerykanie mówili, byliśmy gotowi odeprzeć pierwszy rzut strategiczny, ale już nie drugi rzut strategiczny. I Kukliński, mając dostęp do tych informacji, będąc w Sztabie Generalnym Ludowego Wojska Polskiego szefem oddziału planowania obronno-strategicznego, a także oficerem łącznikowym pomiędzy dowództwem Układu Warszawskiego a Sztabem Generalnym LWP, zdecydował się na nawiązanie tej współpracy. Podsumowując te mapy, które Państwu pokazałem, trzeba powiedzieć, że Rosjanie, czy Związek Sowiecki miał plany nie tylko ataku na zachód Europy, ale także na południe Europy. I teraz przedstawiam Państwu mapy z 1970 roku, mapy sowieckie, już nie pochodzące ze Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego, ani innego państwa satelickiego. Mapy pokazujące atak na Cieśniny, Bosfor i Dardanele, czyli zajęcie jednego wyjścia z Morza Czarnego na Morze Śródziemne, a dalej na Atlantyk. Jużny Front, Wtaro-Jużny Front, dość szczegółowo opisane. Dalej, proszę Państwa, atak na wschodnie Alpy i na basen Morza Śródziemnego. To były plany, które Sowieci przygotowywali i czekali tylko na właściwy moment polityczny. I wydaje się, że dekada lat 70. była najbardziej newralgicznym momentem i chwilą, w której, czy dekadą, w której istniało poważne ryzyko takiej wojny. Chcę też Państwu podsumować w pewnej animacji to, co dotąd Państwu pokazałem. Atak z terytorium Polski i Związku Sowieckiego na zachód Europy z wykorzystaniem rakiet balistycznych średniego zasięgu na mobilnych wyrzutniach. Uderzenie na Danię, część Niemiec Zachodnich, Holandię i Belgię. 500 000 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego tworzących w pierwszym rzucie strategicznym specjalny korytarz. Desant z terenu Polski, absolutnie wbrew interesowi Polski, na Cieśniny Duńskie, czyli zajęcie tego korytarza, tego wyjścia dla floty bałtyckiej na Morze Północne i na Atlantyk. Ta operacja miała trwać od 4 do 6 dni, a następnie w drugim rzucie strategicznym szła ta 2-milionowa armia sowiecka. Tutaj widzą Państwo także te południowe fronty, które pokazywają na wcześniejszych mapach schematycznych pochodzących ze Związku Sowieckiego. To jest plan operacji zaczepnej frontu nadmorskiego, którą wcześniej analizowaliśmy. Każdy sztabowiec wie, że jeżeli jest atak, ofensywa, to należy spodziewać się kontrofensywy i sztabowcy Ludowego Wojska Polskiego spodziewali się od 70 do 300 uderzeń jądrowych ze strony NATO na terenie Polski. Także przygotowywali teren Polski na skażenie chemiczne. Wszystko po to, żeby zatrzymać armię sowiecką właśnie na terytorium Polski. I to niestety na terytorium Polski byli gotowi przeprowadzić komunistyczni sztabowcy tę być może najważniejszą bitwę tych pierwszych dni, trzeba to nazwać po imieniu, III wojny światowej. I to jest zaprezentowane na tej mapie, proszę Państwa. Oni byli gotowi zapłacić, polscy komunistyczni sztabowcy gotowi byli zapłacić tę cenę na terenie Polski, żeby wykonać ten rozkaz na Zachodzie. Ale proszę Państwa, teraz trzeba zastanowić się nad rolą Ryszarda Kuklińskiego i jak do tego doszło, że w ogóle został żołnierzem i wszedł w posiadanie informacji, które Państwu w tym momencie zaprezentowałem. Proszę Państwa, kariera wojskowa Ryszarda Kuklińskiego. Ryszard Kukliński składa przysięgę w wieku 17 lat. Jak później powiedział, nigdy nie zdradziłem ojczyzny, dochowałem żołnierskiej przysięgi, jaką składałem na wierność narodowi polskiemu. Wstąpiłem do Wojska Polskiego jako 17-letni chłopak w roku 1947. Wtedy jeszcze śpiewaliśmy rotę, chodziliśmy do kościoła. Nigdy nie byłem zbyt pobożny, ale pamiętam, że wtedy modliliśmy się w wojsku. Przysięga wojskowa, którą składałem po wstąpieniu do Wojska Polskiego, nie brzmiała tak, jak to miało miejsce już w kilka lat później. Nie była to przysięga, która tak jasno formułowała poddańczy stosunek do Związku Sowieckiego i Armii Czerwonej. I proszę Państwa, przysięga wojskowa, którą w 1947 roku składał Ryszard Kukliński, jeszcze zawierała sformułowanie honor i ojczyzna i tak mi dopomóż Bóg. Tutaj widzą Państwo ustawę z 3 lipca 1947 roku podpisana przez Bieruta, Cyrankiewicza, Spychalskiego, ale jednak zawierała jeszcze sformułowanie honor i ojczyzna i tak mi dopomóż Bóg. Tu natomiast przysięga z 1953 roku, w której honor i ojczyzna zastąpiło braterskie przymierze z armią radziecką, a tak mi dopomóż Bóg zastąpiła surowa ręka sprawiedliwości ludowej. I to jest przysięga wojskowa, którą podpisał porucznik Kukliński Ryszard. Skan oryginalnego dokumentu. Wszyscy żołnierze, którzy wcześniej składali takie przysięgi, musieli podpisywać nowe przysięgi po wprowadzeniu zmian. A zatem polscy żołnierze musieli przysięgać na wierność armii radzieckiej. Kukliński, tutaj jego zdjęcie, pierwsze zdjęcie w mundurze, Kukliński stracił ojca w II wojnie światowej, zginął w obozie niemieckim, obozie zagłady Sachsenhausen. Kukliński rozpoczął służbę w 1947 roku we Wrocławiu, ale już w 1950 roku został zdegradowany, kiedy wyszło na jaw, że jego ojciec służył w Armii Krajowej. Kukliński jednak powraca w 1953 roku do, można powiedzieć, czynnej służby i w 1964 roku Ryszard Kukliński rozpoczyna pracę w sztabie generalnym. Tutaj na tej osi czasu kariery wojskowej znajdą Państwo wszystkie awanse Ryszarda Kuklińskiego. No i co najważniejsze właśnie, rozpoczyna pracę w sztabie generalnym, gdzie już w 1960 roku dowiaduje się, że na terytorium Polski jest sowiecka broń jądrowa, niezgodnie z prawem międzynarodowym. Oczywiście była umowa pomiędzy rządem PRL a Związkiem Sowieckim, ale Polska nie mogła posiadać na swoim terytorium broni atomowej w myśl prawa międzynarodowego. Co sprawiło zatem, że Kukliński został zmuszony do działania? Proszę Państwa, praska wiosna 1968 roku ostatecznie dowiodła, że wszystkie państwa satelickie wykonują jedynie rozkazy Kremla. I oczywiście to była wielka hańba i Kukliński czuł już wtedy, że Ludowe Wojsko Polskie zostało wysłane i uczestniczyło w tej inwazji na Czechosłowację. Proszę Państwa, grudzień 1970 roku, kiedy żołnierze, regularne oddziały Ludowego Wojska Polskiego strzelają z helikopterów i czołgów do strajkujących na wybrzeżu robotników, którzy nie chcieli niczego innego jak chleba i wolności. To koledzy Kuklińskiego strzelali. Po latach Kukliński opowiadał, jak nasłuchiwał w sztabie generalnym tej operacji, która miała miejsce właśnie na wybrzeżu. No i wreszcie te plany ofensywy, która na zachód Europy, która nie tylko wywołałaby III wojnę światową, ale jak to Kukliński mówił, to nie miało znaczenia, kto by tę wojnę rozpoczął, to by nie miało znaczenia, kto by ją wygrał. Polska byłaby jej największą ofiarą. Proszę Państwa, jaką Kukliński ważną rolę pełnił, to przedstawia między innymi to zdjęcie. Ryszard Kukliński patrzy dosłownie na ręce sowieckich marszałków. Tutaj Dmitrij Ustinow, minister obrony Związku Sowieckiego, po prawej stronie szef sztabu generalnego Siergiej Achromiejew, który później odegrał kluczową rolę, był szefem w 1986 roku delegacji wojskowej podczas negocjacji Reagan-Gorbaczow w Reykjaviku. Wszystkie dokumenty przychodzące z Układu Warszawskiego do Sztabu Generalnego przechodziły przez ręce Ryszarda Kuklińskiego i odwrotnie wszystkie dokumenty, które wychodziły do dowództwa Układu Warszawskiego ze Sztabu Generalnego LWP przechodziły przez ręce Ryszarda Kuklińskiego. Kukliński decyduje się na zorganizowanie rejsu, był świetnym żeglarzem, rejsu szpiegowskiego, który zaproponował w sztabie generalnym. I ten rejs szpiegowski miał polegać na tym, że płynął jachtem Legia, to był sportowy jacht należący do marynarki wojennej, dwumasztowy. Kukliński był kapitanem tego rejsu. Rejs z Polski wzdłuż kanału Kilońskiego aż do Belgii, wzdłuż później wybrzeża, tak jak na tych mapach ofensywnych. Oficerowie Sztabu Generalnego mieli tam zbierać dodatkowe materiały uzupełniające do tej ofensywy, do tej operacji. Było to tak zwane studiowanie teatru działań wojennych. Ale nie wiedzieli wówczas, że Kukliński wyśle ten list, który Państwo widzą, z Wilhelmshaven. To bardzo charakterystyczne. Polacy, dywizja generała Maczka wyzwalała Wilhelmshaven w czasie II wojny światowej. Kukliński, tutaj stawiam taką tezę, choć jest to moje subiektywne odczucie, oprócz tego, że był intelektualistą, sztabowcem, też twardo stąpającym po ziemi, był też romantykiem. I jest tutaj kilka takich nawiązań do tej jego postawy. Wysłany z Wilhelmshaven do amerykańskiej ambasady w Bonn. Łamaną angielszczyzną Kukliński pisze: drogi panie, przepraszam za mój angielski, jestem oficerem komunistycznego państwa, chcę spotkać się potajemnie z oficerem, podpułkownikiem lub pułkownikiem armii amerykańskiej w Ostendzie lub Amsterdamie w dniach sierpnia 1972 roku. Dlaczego Kukliński chciał się spotkać z oficerami armii amerykańskiej? Ponieważ on chciał się wpisać w to dziedzictwo współpracy polsko-amerykańskiej, walki o wolność, walki o niepodległość. Kościuszko, Pułaski, żołnierze amerykańscy walczący, piloci w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Przecież on nie mógł nie wiedzieć, że jeżeli dojdzie do takiego spotkania, to nie będzie to oficer armii, tylko będzie to oficer wywiadu. Dla kogoś tak doskonale znającego warunki konfliktu zimnowojennego i kwestie wojskowe, było oczywiste, że to nie będzie, jeżeli dojdzie do tego spotkania, spotkanie z oficerem armii. I proszę Państwa, to też charakterystyczne, podpisał się PV, Polish Viking. Kukliński kochał morze i chciał. To był ten jego pierwszy pseudonim, zanim uzyskał pseudonim, zanim nadano mu pseudonim Jack Strong. Był jeszcze później inny pseudonim, Seagull, czyli mewa. Tak się nazywała cała operacja, która była prowadzona przez Amerykanów. No i proszę Państwa, do pierwszego spotkania Kuklińskiego z amerykańskimi oficerami dochodzi 18 sierpnia 1970 roku. I teraz jest bardzo ważne, żeby opowiedzieć, żeby wypowiedzieć słowa, które podczas tego pierwszego spotkania Kukliński sformułował w rozmowie z Amerykanami. My, Polacy, należymy obecnie do obozu sowieckiego, ale to nie był nasz wybór. To zostało ustalone między wami a Rosjanami. Czyli Kukliński już w pierwszym zdaniu tłumaczy Amerykanom, że krytycznie podchodzi do tego ich działania wówczas pod koniec II wojny światowej. I to nie jest tak, że on oddaje się bezkrytycznie we współpracę wywiadowczą czy agenturalną z Amerykanami. I dalej jest bardzo ważne, w przypadku wojny obronnej przeciwko agresji z waszej strony, pozostaniemy z Rosjanami i innymi krajami Układu Warszawskiego. Jest to jednak mało prawdopodobny, jeśli nie wykluczony scenariusz przyszłego konfliktu wojennego w Europie. I oczywiście w tym zdaniu Kukliński potwierdza, że główne ofensywne założenia wychodziły z Moskwy w konflikcie zimnowojennym. Nikt nigdy nie widział, może to jest zbyt daleko idące sformułowanie, ale nie są znane powszechnie żadne plany ofensywne NATO względem bloku sowieckiego w okresie zimnej wojny. Są różne scenariusze odpowiedzi, ale nie ma planów tak zdecydowanie ofensywnych, jak te, które Państwu przed chwilą prezentowałem. A gdyby były, to ja właściwie nie mam żadnych wątpliwości, że byłyby znane. I co dalej mówił Kukliński? Nie chcemy natomiast uczestniczyć, a właściwie pisał, bo ta deklaracja intencji była zapisana. Nie chcemy natomiast uczestniczyć w żadnej wojnie agresywnej przeciwko NATO, przeciwko Zachodowi. Czy waszym zdaniem jest szansa nawiązania współpracy między Wojskiem Polskim a siłami amerykańskimi stacjonującymi w Europie po to, by zapobiec wojnie, a w razie jej wybuchu, by pomóc w działaniach w polskim interesie narodowym? To oznaczałoby niebranie udziału wojsk polskich w ofensywie sowieckiej przeciwko NATO i wycofanie się Polski z Układu Warszawskiego. Proszę Państwa, Ryszard Kukliński na początku deklarował wolę utworzenia spisku w Wojsku Polskim. To oznacza, że nie był jedynym oficerem, czy właściwie oznaczałoby, że nie był jedynym oficerem, który nie zgadzał się na taką sowietyzację Wojska Polskiego. Pewnie nie chodziło jedynie o Wojsko Polskie, ale po prostu całej Polski, całego kraju. Gospodarki, kultury, działań społecznych. Ale Amerykanie się na to nie zgodzili. Inna rzecz, że prawdopodobnie nikt nie miał tak całościowej wiedzy o planach sowieckich, jaką miał Kukliński. I ta deklaracja intencji w tym sensie jest bardzo ważna, żeby to mówić, że Kukliński nie podchodził bezkrytycznie do współpracy z Amerykanami. Tutaj ciekawostka, zdjęcia z tego rejsu, proszę Państwa, nawet były koszulki z wydrukiem, z nadrukiem jachtu Legia, tutaj Kukliński po środku i członkowie tego rejsu, już widać to nawet po zdjęciach, że zdjęcie, że po tle, że zdjęcie zrobione na zachodzie. No, atmosfera marynarska, tak bym powiedział, tutaj przy śniadaniu także i odtworzony fragment wnętrza tego jachtu. Od tego momentu, proszę Państwa, Kuklińskiemu towarzyszy już strach i niepewność, ponieważ zdawał sobie sprawę, że nawiązanie współpracy z Amerykanami jest ogromnym ryzykiem dla niego, dla jego rodziny. Był przecież wysoko, niczego mu nie brakowało w PRL. Był podpułkownikiem, później pułkownikiem Ludowego Wojska Polskiego, a więc szanowany w PRL-u obywatelem, a jednak, to są górnolotne słowa, położył wszystko, co miał na ołtarzu ojczyzny. Ponieważ wiedział o tym doskonale, jak ojczyzna jest zagrożona. Proszę Państwa, bardzo ważne słowa dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego, marszałka Wiktora Kulikowa. Znałem dobrze pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, to zdrajca i sprzedawczyk, niegodny munduru oficer Wojska Polskiego. To był bardzo inteligentny oficer, inteligentny zdrajca. Jeżeli sowiecki marszałek, okupant Polski wypowiada takie słowa, to właściwie nie ulega żadnej wątpliwości, że Kukliński dobrze zasłużył się Polsce. Proszę Państwa, proszę spojrzeć, raporty Ryszarda Kuklińskiego na tych ścianach. Kukliński one są dostępne, część z nich jest odtajniona na stronach internetowych CIA. Kukliński przekazał między 1972 rokiem a rokiem 1981 około 40 tysięcy stron tajnych sowieckich dokumentów, bo nawet o tych mapach z Polskiego Sztabu Generalnego nie można mówić, że to były polskie mapy. Polscy oficerowie nie mogli sobie opracowywać żadnej operacji, która miałaby na celu atak na zachód Europy bez zgody, a właściwie bez rozkazu Kremla. Różne warianty tych operacji Kukliński przekazał. Miejsca, gdzie mieli się ukrywać na wypadek wojny i dowodzić sowieccy marszałkowie i generałowie, tak zwany system bunkrów Albatros, albatrosy, jeden z nich w Polsce. Przekazał także detale systemu komunikacji elektronicznej w Układzie Warszawskim. Przekazał informacje na temat detali czołgów T-55 i T-72, które były, szczególnie T-72, bardzo nowoczesny, wówczas siłą napędową tej ofensywy na zachód Europy. I Amerykanie po latach mówili, jak wymierne to były dla nich korzyści, że wiedzieli, jak jest pancerz tego czołgu i jaką broń powinni skonstruować, żeby zatrzymać te czołgi sowieckie. Wreszcie Kukliński przekazał plany wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, co również trudno jest to nazwać jakimiś dokumentami polskimi, bo przecież, za chwilę do tego przejdziemy, bo trzeba też przy okazji tej 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce powiedzieć o tym, jakie były uwarunkowania wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Stan wojenny to jest trochę eufemizm, bo tak naprawdę była to po prostu wojna z narodem, czyli wyprowadzenie wojska przeciwko narodowi. A zatem Kukliński wiedział doskonale, że jeśli zostanie złapany, zatrzymany, zdekonspirowany, to w najlepszym wypadku grozi mu strzał w tył głowy, jeśli nie tortury na Rakowieckiej w Warszawie czy na Łubiance w Moskwie. I to Kukliński zwerbował Amerykanów, a nie Amerykanie zwerbowali Ryszarda Kuklińskiego. Szanowni Państwo, proszę spojrzeć teraz na to, co o Kuklińskim mówili Amerykanie. Kukliński był bohaterską postacią zimnej wojny, a dla nas prawdziwym skarbem. Jego raporty i informacje pomogły nam zrozumieć, w jaki sposób armie Układu Warszawskiego będą działać, jeżeli rzeczywiście będą szykować się do działań wojennych. Pozwoliło to nam dokładnie zrozumieć sposoby działań Rosjan. Było to wprost nieocenione dla Ameryki rozpoznanie sowieckiego zagrożenia. Równie ważne było to, że raporty Kuklińskiego sprawiły, że CIA oraz inne agencje Stanów Zjednoczonych miały pewność i wiedziały, kiedy Rosjanie nie szykują się do wojny. Tego rodzaju informacje pomogły USA uniknąć odruchowych reakcji na manewry Układu Warszawskiego w okresach napięć międzynarodowych. Fritz Ermert, główny analityk do spraw sowieckich w CIA. Szanowni Państwo, tutaj kolejne zdjęcie, Ryszard Kukliński stojący nad marszałkiem Kulikowem, tutaj właśnie głównodowodzący sił Układu Warszawskiego i nad nim Kukliński, również po prostu, to jest to najlepsze określenie, patrzący im na ręce podczas kolejnego szczytu wojsk Układu Warszawskiego. I ani kierownictwo Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego, ani sowieccy marszałkowie po latach, szczególnie w latach 90., kiedy byli o to pytani, nie zaprzeczali wiedzy Ryszarda Kuklińskiego w zakresie roli, czy właściwie w zakresie kreowania planów ofensywnych Związku Sowieckiego, Układu Warszawskiego na zachód Europy. Proszę Państwa, jest rok 1980. W Polsce jest coś, co moglibyśmy po latach nazwać krótkim, choć jednak festiwalem wolności. Solidarność zostaje zalegalizowana. Ojciec Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem. Tutaj trzeba wrócić na chwilę do tych słów. Wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. To było coś więcej niż tylko modlitwa. To było bardzo wyraźne stanowisko polityczne. Jan Paweł II był nie tylko Ojcem Świętym, nie tylko świętym, ale był wybitnym mężem stanu. I mieliśmy wielkie szczęście, że w dekadzie lat 80. także ten największy sojusznik Polski przez wieki, chyba tak to trzeba powiedzieć, Stany Zjednoczone, miały tak wybitnego prezydenta jak Ronald Reagan, który tuż po wprowadzeniu stanu wojennego powiedział: historia uczy, że stabilność Europy jest zagrożona wtedy, gdy Polska doświadcza ucisku. Wolni ludzie całego świata sercem i duchem wyrażają solidarność z narodem polskim w godzinie jego cierpienia. Wrócę jeszcze do stanu wojennego. Tuż po legalizacji Solidarności są pierwsze informacje, pierwsze naciski z Moskwy na Warszawę, że kwestię Solidarności trzeba rozwiązać w sposób siłowy. Nie wdając się, bo to jest temat na odrębny wykład, jakie były konflikty wewnątrz władz polskich, Kania, Jaruzelski, trzeba powiedzieć, że przede wszystkim Moskwie zależało na tym, żeby to Ludowe Wojsko Polskie otrzymało rozkaz do wystąpienia przeciwko Solidarności. Wiemy też o tym, że Wojciech Jaruzelski zwracał się do Sowietów z prośbą o wsparcie, żeby to armia radziecka, sojusznicze armie, jak to mówił Wojciech Jaruzelski, tak jak to miało miejsce w Czechosłowacji, zdławiły Solidarność. Sowietom z różnych powodów było to nie po drodze, nie na rękę, ale to nie oznacza, że nie było militarnych nacisków. Te manewry sowieckie przy granicy na Białorusi, przy granicy z Polską, wtedy oczywiście Białoruś jako republika sowiecka wchodziła w skład Związku Sowieckiego. Więcej, powtarzające się manewry już na terenie Polski, sowiecko-enerdowsko-polskie, głównie na północnym zachodzie Polski. Powtarzające się, jaki to był nacisk na Polaków. Już nie tylko Sowieci, ale także Niemcy. I każdy oczywiście, kto choć trochę zna tę historię i uwarunkowania podległości PRL względem Moskwy, wie doskonale, że na terenie Polski było wystarczająco dużo armii sowieckiej, żeby zrobić wielką masakrę i rozwiązać, jak to używał właśnie nomenklatura komunistyczna, używała tego sformułowania, rozwiązać kwestię Solidarności. I po latach, na przykład Kulikow mówił, że no, najlepszy był Jaruzelski do tego. Był najbardziej zaufany. Był wojskowym, regularnie w Moskwie, przeszedł ten szlak bojowy z armią radziecką i dlatego wybrali do tego Jaruzelskiego. Więc w Polsce zostaje wprowadzony stan wojenny, jak już mówiłem, to jest po prostu eufemizm. Tak wyglądał ten stan wojenny z czołgami na ulicach. Mówię to szczególnie do młodzieży, która tego pewnie, no na pewno nie pamięta, ale także być może nie zawsze trafia na, dokumentację, na źródła dokumentujące ten straszny czas w Polsce, który nie trwał jedynie przez te mniej więcej przez ten czas, kiedy formalnie został stan wojenny zniesiony, ale tak naprawdę całą dekadę lat 80. Tutaj widzą Państwo zdjęcie Wojciecha Jaruzelskiego, który zostaje przez Konstantina Czernienkę w sali władimirowskiej na Kremlu odznaczony platynowo-złotym orderem Lenina w 1983 roku. Za co? Za rozwiązanie kwestii Solidarności właśnie. To jest ta nagroda, to jedno z najwyższych, jeśli nie najwyższe odznaczenie sowieckie. No i właśnie 7 listopada, proszę Państwa, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego, Ryszard Kukliński musi być ewakuowany, ponieważ to jest bardzo ważny element, o którym wcześniej nie wspomniałem. Ryszard Kukliński uczestniczy w pracach nad zaprojektowaniem tej operacji, największej operacji wojskowej Ludowego Wojska Polskiego po II wojnie światowej. Dzięki temu, to potwierdza jego rolę w Sztabie Generalnym, a jednocześnie dzięki temu mógł na bieżąco przekazywać informacje Amerykanom. I na posiedzeniu tego zespołu, w którym uczestniczy Kukliński, pada hasło na początku listopada: wśród nas jest amerykański szpieg. Dlaczego nie są oni wszyscy aresztowani? Naciski z Moskwy są już tak silne, że kierownictwo polskie nie decyduje się na spowolnienie tej operacji. Oni dalej nad tym pracują. Działa tylko kontrwywiad wojskowy, który i Służba Bezpieczeństwa, która weryfikuje każdego z nich. Kukliński, wykorzystując taki instrument specjalny, który otrzymał od Amerykanów, tak zwana Iskra, Spark, to był instrument działający na zasadzie wczesnej telefonii komórkowej, którego antena odbiorcza była w ambasadzie amerykańskiej, przesyła komunikat, że musi być ewakuowany razem z rodziną z Polski. I to jest niesamowite, Amerykanie się na to decydują, choć była to bardzo ryzykowna operacja. Kukliński zostaje wywieziony z Polski w ciężarówce na pocztę dyplomatyczną w drewnianych skrzyniach. Prawdopodobnie pani Kuklińska wraz z synami na fałszywych dokumentach leci do Londynu i spotykają się dopiero w bazie wojskowej w Stanach Zjednoczonych. Lecz żadna z tych wersji, a jest ich wiele, nie została ostatecznie potwierdzona przez wywiad amerykański, nawet po latach. Kukliński wyrzucił do Wisły Iskrę, żeby takie dostał polecenie, żeby nikt jej na nią nie trafił. Jej wizerunek, jej obraz jest do dzisiaj tajny, tego instrumentu. Nawet w filmie Jack Strong to, co się pojawia, nie jest tym instrumentem, którego Kukliński używał, tym aparatem. No i żeby ta operacja się udała, Amerykanie ściągają z Berlina Zachodniego turystów amerykańskich, którzy pod przykrywką turystów są faktycznie oficerami CIA, którzy są nierozpoznani jeszcze przez Polski, przez SB, przez kontrwywiad. I to oni doprowadzają do ewakuacji Kuklińskiego. Było kilka prób, ale one się nie udały przed 7 listopada. Proszę Państwa, Kukliński zostaje skazany na karę śmierci 23 maja 1984 roku. To jest odwzorowanie tej sali, w której Ryszard Kukliński został zaocznie skazany. Nie ma tu nikogo, właśnie dlatego przede wszystkim nie ma Ryszarda Kuklińskiego. Jest tylko ten wyrok, w którym jest bardzo ciekawy, bo nawet w tym komunistycznym wyroku sądu kapturowego nie doszukano się żadnych pobudek finansowych w działalności Ryszarda Kuklińskiego. Jest natomiast inna ciekawostka, która mówi o tym, że Kuklińskiego znaleziono w Stanach Zjednoczonych, przewieziono do ośrodka CIA w Virginii i to wynika z ustaleń wywiadu i kontrwywiadu PRL, a także informacji służb specjalnych niektórych państw socjalistycznych. No oczywiście Związku Sowieckiego, ale także, co jest w dokumentach, które są w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, także przekazanych do naszego muzeum, za co bardzo dziękuję, prośba władz polskich do służb specjalnych komunistycznej Kuby, żeby znaleźć na terenie Stanów Zjednoczonych obywatela PRL Ryszarda Kuklińskiego. Co Kukliński mówił, proszę Państwa, po latach o tym wyroku? Jestem dumny z tego, co zrobiłem i nie mam się czego wstydzić. Zdecydowanie zasługuję na ten wyrok, może nawet na jego trzykrotność. Proszę Państwa, w 1989 roku w Polsce upada komunizm, ale jeszcze wrócę do początku dekady lat 80., kiedy powiedziałem o Ronaldzie Reaganie, kiedy powiedziałem o Janie Pawle II jako wyjątkowo ważnym mężu stanu. Rzadko się o tym mówi, że te dwa zamachy, które miały miejsce w 1981 roku, dzieli jedynie 6,5 tygodnia. Stawiam taką tezę, że jest to niemożliwe, aby nie były to dwa elementy jednej operacji. 30 marca 1981 roku zamach na Ronalda Reagana. Reagan cudem uchodzi z życiem. To zdjęcie z tego zamachu. 13 maja zamach na Ojca Świętego. Jakie 6,5 tygodnia, 6,5 tygodnia. Jakie podobne do siebie są te zamachy? Jak wyglądałaby dekada lat 80. bez Ojca Świętego i Ronalda Reagana? Po pierwsze, i do Reagana, i do Ojca Świętego strzela szaleniec. Ten, który strzela do Reagana, był zainspirowany filmem Taksówkarz z Robertem De Niro. Ali Akcza, wiemy, że też zmieniał kilka lub kilkanaście razy wersje, co nim powodowało. Wszystko się dzieje na oczach kamer. Zarówno jest znakomite materiały filmowe z tego zamachu na Ojca Świętego i oczywiście znakomite archiwa. Znakomite w sensie bardzo dokładne, precyzyjne, bo było to przy kamerach dziennikarskich i z tego zamachu na Ronalda Reagana. Dalej, wśród bardzo wielu ludzi to wszystko miało trafić do opinii publicznej. To nie był przypadek. Choć oczywiście i tu właściwie nie ma żadnych śladów KGB, ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Rzymie. Jest ten ślad bułgarski, ale on właściwie nie przyniósł w tym śledztwie włoskim spodziewanych efektów. Ale trzeba powiedzieć o tym, jak bliscy byli sobie Ojciec Święty Jan Paweł II i Ronald Reagan. Bez nich nie doszłoby do upadku Imperium Zła, Związku Sowieckiego. Zanim jeszcze wrócę do roku 89, rok 86 Kolejna rocznica, którą mieliśmy 35 lat temu, w październiku minęło 35 lat od słynnych negocjacji Michaiła Gorbaczowa i Ronalda Reagana w Reykjaviku. To właśnie to zdjęcie i zarówno stenogramy rosyjskie, jak i amerykańskie potwierdzają słowa Ronalda Reagana, który powołuje się wprost na dokumenty przekazane przez Ryszarda Kuklińskiego. I Reagan mówi tak: widziałem mapy, na których wasze rakiety średniego zasięgu na mobilnych platformach z głowicami jądrowymi skierowane są w miasta Europy Zachodniej. Nie możemy się zgodzić na taką waszą obecność. I to są te mapy, które Państwu pokazywałem na początku. To jest dla nas bardzo ważne, dla polskiej historii i dla dowiedzenia tego, jak istotną rolę Ryszard Kukliński odegrał. A zatem Ryszard Kukliński odegrał bardzo ważną rolę i Amerykanie to po latach potwierdzili. Natomiast sam musi ukrywać się w Stanach Zjednoczonych. Musi ukrywać się w Stanach Zjednoczonych pod innym nazwiskiem, ale nadal odgrywa utajoną rolę. Proszę Państwa, to jest ten mur berliński, symbolicznie dzielący Ryszarda Kuklińskiego, ukrywającego się w Stanach Zjednoczonych. Jedno z nielicznych zdjęć, na którym mogą Państwo zobaczyć Ryszarda Kuklińskiego w tej dekadzie lat 80. Jest 89 rok, w Polsce upada komunizm. W 93 roku z Polski ewakuowani są ostatni żołnierze już wtedy Federacji Rosyjskiej, już nie sowieccy, ale wyrok na Kuklińskiego, ten haniebny wyrok z 1984 roku nadal obowiązuje. W 1995 roku zostało wznowione śledztwo i prokuratura wojskowa wysłała nowe listy gończe za Kuklińskim. W 1994 roku giną dwaj synowie Ryszarda Kuklińskiego. Pierwszy znika z jachtu na Zatoce Meksykańskiej, drugi został uderzony przez samochód na kampusie uniwersyteckim. Ten samochód później został porzucony, bez linii papilarnych, okazało się, że był skradziony. Przyjeżdża do Polski i wtedy Ojciec Święty zaprasza Ryszarda Kuklińskiego do Watykanu. Ojciec Święty proponuje Ryszardowi Kuklińskiemu, że jeśli chce, może tę rozmowę traktować jako spowiedź. I przez 40 minut rozmawiali w cztery oczy. No i oczywiście nie wiemy, o czym dokładnie rozmawiali. Innym wątkiem tej historii jest to, że Ojciec Święty już w 80 roku wiedział, że w Polsce jest wysoki rangą oficer, wysoko ulokowane źródło informacji dla Stanów Zjednoczonych w wojsku. Nie wiedział oczywiście, a raczej zapewne nie wiedział, że był to Ryszard Kukliński. Natomiast proszę spojrzeć na to zdjęcie. Nie tylko Ojciec Święty obejmuje czy trzyma dłoń na ramieniu Ryszarda Kuklińskiego, ale także Ryszard Kukliński obejmuje papieża i jest coś w tym ich wzajemnym spojrzeniu, jakby dekady walki narodów o wolność i oni byli tej walki i tych narodów częścią i też żołnierzami, co tu dużo mówić, walki o wolność dla tych narodów. Proszę Państwa, w 1997 roku przyjeżdża do Polski prezydent Bill Clinton i na Placu Zamkowym ogłasza, że Polska wkrótce wejdzie do NATO. Ale w rozmowie w cztery oczy z panem prezydentem Kwaśniewskim, co po latach pan prezydent potwierdzał, również pan premier Miller, prezydent Clinton pyta, no a co z tym Ryszardem Kuklińskim? Polska chce wejść do NATO, a co z Ryszardem Kuklińskim, który tak zasłużył się NATO, pomógł Stanom Zjednoczonym wygrać zimną wojnę. I Ryszard Kukliński zostaje uniewinniony w ciągu 2 miesięcy, a dokładnie mówiąc, to śledztwo, o którym mówiłem z 1995 roku, zostaje umorzone w związku z tym, że Ryszard Kukliński nie popełnił przestępstwa, działając w stanie wyższej konieczności. Czyli państwo polskie uznało, że Ryszard Kukliński działał w stanie wyższej konieczności, ponieważ miał tę wiedzę, miał dostęp do tych dokumentów, z których wynikało, że Polska jest zagrożona, i pomógł Polsce, przekazując je Stanom Zjednoczonym. W 1999 roku Polska wchodzi do NATO. Tutaj zdjęcie z tej chwili podpisania przez prezydenta Billa Clintona tego porozumienia, tej zgody. Oto medal, proszę Państwa, który Ryszard Kukliński otrzymał na wniosek dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej, na wniosek w raporcie do prezydenta Ronalda Reagana. Nikt na świecie w ciągu ostatnich 40 lat nie zaszkodził komunizmowi tak jak ten Polak. Narażając się na wielkie niebezpieczeństwo, Kukliński konsekwentnie dostarczał niezwykle cenne, wysoce tajne informacje na temat armii sowieckiej, planów operacyjnych i zamierzeń Związku Sowieckiego, przez co przyczynił się w bezprecedensowy sposób do utrzymania pokoju. I to są bardzo ważne słowa. Ten medal Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, przepraszam, Stany Zjednoczone Ameryki, pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu. Ryszard Kukliński przez Stany Zjednoczone został uznany za bohatera. W Polsce, do Polski przyjeżdża w 1998 roku. To też pokazuje, jakim był człowiekiem honoru. Nie chciał już jesienią 1997 przyjechać do Polski, ponieważ wiedział, jaką gorącą dyskusję budzi jego osoba, a przecież był to czas kampanii wyborczej. Przyjeżdża do Polski, zostaje honorowym obywatelem Gdańska, honorowym obywatelem Krakowa. W Polsce ustanawia, przepraszam, w Warszawie ustanawia ten pierwszy poza cmentarzem wojskowym na Powązkach pomnik katyński, ten, który Państwo widzą na zdjęciu, gdzie napis Katyń jest kratami w okienku wagonu, którym wywożono polskich oficerów, polskich duchownych, polską elitę. Ten orzełek przedziurawiony oficerski, przedziurawiony kulami sowieckimi, chyli się i upada jak polscy oficerowie nad dołami katyńskimi. I ta inskrypcja pamięci oficerów Wojska Polskiego zamordowanych przez komunistyczny totalitaryzm sowiecki na całym obszarze sowieckiego imperium zła po 17 września 1939 roku. Ta klamra znacznie szersza niż jedynie zbrodnia katyńska, ale jednak bardzo ważna dla świadomości historycznej. I ten pomnik stoi, proszę Państwa, na Placu Zamkowym w Warszawie. Proszę Państwa, Ryszard Kukliński planował powrót do Polski w 2003 roku. Uczestniczyłem wraz z pełnomocnikiem Ryszarda Kuklińskiego, tutaj na zdjęciu, Józefem Szaniawskim, moim prywatnie, moim świętej pamięci ojcem, w przygotowaniach mieszkania dla państwa Kuklińskich. Niestety nie zdążył. W grudniu 2003 roku dostał wylewu krwi do mózgu. Zmarł 11 lutego 2004 roku w szpitalu wojskowym w Tampie na Florydzie. Pierwsze honorowe uroczystości, symboliczne uroczystości pogrzebowe Kuklińskiego miały miejsce na cmentarzu Arlington w Waszyngtonie, tam gdzie jest amerykański grób nieznanego żołnierza, z udziałem oficerów CIA, także z udziałem byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha seniora, a następnie te prochy zostały przewiezione przez jego pełnomocnika do Polski i pochowane w pierwszym grobie wówczas w Alei Zasłużonych na cmentarzu powązkowskim wojskowym w Warszawie, pierwszym grobie od bramy tego cmentarza. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to oczywiście służę odpowiedzią, a jeśli nie, to zapraszam do zwiedzania i wirtualnego muzeum, i naszego muzeum Izba Pamięci Generała Kuklińskiego na Starym Mieście w Warszawie, które jest czynne w stałych godzinach, w stałych dniach, a wstęp jest wolny. Szczegółowe informacje na naszej stronie www.generałkukliński.com i tam także jest wirtualne muzeum. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania, to w takim razie zapraszam do zadawania, korzystając tutaj z obecności Pana Filipa Frąckowiaka. Jeśli nie ma pytań, to może ja uzupełnię kilka kwestii, które są w tej pierwszej części nie powiedziałem, a być może warte są dodania. Ryszard Kukliński już jako 15-latek wyruszył w poszukiwaniu swojego ojca. On nie wiedział w 1945 roku, że jego ojciec nie żyje. To jest znakomita ilustracja do tego naszego powiedzenia, że wojna robi z chłopców mężczyzn. Jako 15-latek udał się na zachód Polski, nawet chciał przedostać się do Niemiec. Dopiero w korespondencji ze swoją matką dowiedział się, że ojciec nie żyje i już nie wrócił do Warszawy, zatrzymał się we Wrocławiu i tam pragnął rozpocząć swoją służbę wojskową. Wielu zadaje pytanie, no dlaczego jako 17-latek? Ryszard Kukliński wpisał w dokumentach, że urodził się w 1928 roku. Faktycznie urodził się w 1930 i on dopiero te informacje prostuje podczas swojej służby w Kołobrzegu, kiedy rozpoczyna szkołę, klasę 3. i 4, które kończył właśnie w Kołobrzegu, licealne, tam też pisał maturę i kiedy rozpoczynał klasę 3. w Kołobrzegu, to jeszcze w papierach jest data urodzenia 1928, ale już na świadectwie maturalnym. I tutaj chciałem bardzo podziękować dyrekcji Liceum imienia Mikołaja Kopernika, która zgodziła się przekazać kopię świadectwa maturalnego Ryszarda Kuklińskiego do naszego muzeum i otworzyła znakomite archiwum swojej szkoły. Właśnie już w tym świadectwie maturalnym jest data urodzenia 1930 rok. Inną ciekawostką jest z wczesnego etapu życia Kuklińskiego to, że on urodził się i wychowywał się na Nowym Mieście w Warszawie, w ogromnej mierze, w większości chyba które było zamieszkane przez Żydów, obywateli polskich, żydowskich w Warszawie i to byli koledzy Ryszarda Kuklińskiego, z którymi chodził do szkoły, z którymi grał w piłkę i kiedy jego żydowscy koledzy zostali przez Niemców zamknięci w getcie, a mury getta były od ulicy Freta około może 200 metrów, tam na ulicy Freta Róg Długiej Kukliński mieszkał, to wraz z innymi kolegami przerzucali przez mur getta jedzenie, co muszę powiedzieć, że pewnie nie było ich wizją bycie bohaterem, a raczej po prostu pomóc kolegom, pomóc swoim żydowskim kolegom, to też już Kukliński, trzeba powiedzieć, bez wątpienia był, jego profil charakterologiczny, może tak, był taki zawadyjacki może nieco. bardzo odważny. No jeszcze raz powtórzę, miał 15 lat, kiedy wyruszył w poszukiwaniu własnego ojca. Chciał zresztą iść za ojcem na front, ale miał wtedy 9 lat, co oczywiście było niemożliwe. Inną ciekawostką jest, do której chciałbym wrócić, to były pytania o to, o jacht Kuklińskiego. No, Kukliński wtedy, gdy był w Kołobrzegu, dostał zgodę na wyłowienie z takiego doku w porcie kołobrzeskim starego poniemieckiego kutra rybackiego, nie wojskowego, i on ten kuter latami sobie remontował. Także opowieści różne były, jeśli chodzi o stan posiadania Ryszarda Kuklińskiego. Inną ciekawostką było to, że także on nie zapłacił za ten kuter jakichś nie wiadomo jakich pieniędzy, bo on był nic nie wart. On latami leżał pod wodą, wystawał trochę tylko z nad tafli wody. Inną kwestią była kwestia budowy segmentu na ulicy Rajców. Otóż była to nie Kukliński sam sobie zbudował segment, tylko była to wojskowa spółdzielnia i tych segmentów zbudowało tam około 10 oficerów różnego stopnia. No to jeżeli były wątpliwości, czy Kuklińskiego było stać na to, no to w takim razie należałoby też zadać pytanie, skąd innych oficerów było stać na budowę tego. Prawda jest trochę bardziej trywialna i ci z Państwa, którzy pamiętają warunki załatwiania, i celowo użyłam tego sformułowania, załatwiania czegokolwiek w PRL-u, wiedzą o tym, że no właśnie załatwianie było kluczem do tego typu sukcesów. I na przykład Kukliński wniósł do tej spółdzielni materiały budowlane. A skąd materiały budowlane miał mieć Kukliński? Jego najbliższy przyjaciel, inżynier Roman Barszcz, był jednym z inżynierów budujących wiadukty na tak zwanej Gierkówce, czyli trasie katowickiej, oraz na trasie łazienkowskiej. I on miał dostęp do materiałów budowlanych. I tak, dokładnie tak, jak to się załatwiało w PRL-u. Jak gdzieś rzucono, czy materiały budowlane, czy inne dobra, do których przeciętny człowiek, czy prawie nikt nie miał dostępu, tylko w wyjątkowych właśnie takich sytuacjach trzeba było załatwiać, czy w jakichś centralach handlowych, czy czymś innym, czy pod ladą, począwszy od papieru toaletowego i kiełbasy, aż po materiały budowlane. I tak to było załatwione. I ściągnął sobie starego Opla, który miał, gdy go kupił, znaczy ściągnął, kupił go rzeczywiście, ale kupił podczas jednej z delegacji do NRD, starego Opla Rekorda, przepraszam, który już miał 7 lat w momencie, kiedy go kupił i ściągnął go do Polski. Także wiele opowieści o tym, ale na przykład mogą Państwo zobaczyć, jak wciskano fałszywe materiały, Służba Bezpieczeństwa fałszywe materiały wciskała do kieszeni munduru Ryszarda Kuklińskiego, żeby znaleźć jakieś, dorobić jakieś fałszywe dowody na rzecz niewłaściwej postawy Ryszarda Kuklińskiego. Już tu mówimy o 1981 roku. Także jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. To był dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem w poznańskim IPN-ie spotkać się z Państwem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja także dziękuję, że przyjechałam zaproszenie. Opowiedział bardzo interesującą historię o Ryszardzie Kuklińskim i także tych takich nieznanych jeszcze tutaj na sam koniec wątkach życia Kuklińskiego. Myślę, że też w czasie Pana prelekcji mieliśmy okazję zobaczyć wirtualne muzeum tutaj generała Ryszarda Kuklińskiego, za co bardzo dziękujemy. za pokazanie, zachęcenie także do, myślę, też osobistego odwiedzenia Izby Pamięci. Mam nadzieję, że Państwo się udadzą, też zobaczą, jak to wygląda wszystko w rzeczywistości i bardzo Panu dziękuję za bardzo ciekawą prelekcję. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję, do widzenia.